No, na Rapszynie, jesteśmy już trzeci rok z rzędu, także przyjeżdżamy tutaj z przyjemnością. Świetni ludzie, sami znajomi. Także bardzo dobre jedzenie, świetny klimat, świetna zabawa, także zawsze tu będziemy przyjeżdżać, jak tylko damy radę. Także polecam, zapraszamy do Rapsztyna. Znajdujemy się u podnóża ruin zamku w Rapsztynie. Dokładnie w tym miejscu, przy wieży bramnej, obok mnie tutaj koledzy i koleżanki ze Stowarzyszenia Zamek Rapsztyn, które zainicjowało to, co między innymi dzisiaj i jutro tutaj na zamku się wydarzy. Po kolei wiceprezes Stowarzyszenia Zamek Rapsztyn Jacek Sypień, wiceprezes Stowarzyszenia koleżanka Maryszewska, koleżanka skarbnik Marzena Kopczyk i główny konsultant zamku Maciej Bujas. Ja nazywam się Janusz Wętlewicz, jestem prezesem stowarzyszenia. Widzimy tutaj makietę zamku. Uważamy, że na podstawie tych dokumentów, które udało nam się znaleźć, jest on odtworzony prawie że wiernie. Wykonali go dla nas, uważamy też, że najwięksi specjaliści w dziedzinie budowania modeli. Kilkaset godzin zajęło to, co tutaj Państwo możecie zobaczyć. Makietę, którą tu widzimy, wykonaliśmy na podstawie materiałów naukowych. Na materiały naukowe składa się wiedza z zakresu źródeł historycznych, ikonografia stara, fotografia przedwojenna, fotogrametria oraz badania archeologiczno-architektoniczne przeprowadzone przez doktora Sławomira Dryję i doktora Waldemara Niewaldę. Makieta jest wykonana w skali 1 do 100. Przedstawia nam kilka etapów rozbudowy zamku Rapsztyn. Ewidentnie możemy odczytać, że zamek w Rapsztynie ma okres średniowieczny. Tu na makiecie widzimy budynki wybudowane z kamienia, nieotynkowane. To jest ten obszar historii średniowiecznej, który łączy się z epoką pałacową. Tu właśnie niżej obiekt pokryty dachówką czerwoną, historycznie mówiąc dachówką mniszką. Podstawa została wykonana według planów wysokościowych, więc mamy zachowane wszelkie proporcje. Z przodu mamy fosę, tak zwaną suchą fosę, nigdy w niej wody nie było. Z przodu mamy tak zwany równy plac, który nazywa się szańcem artyleryjskim. Element architektury obronnej. Od strony południowej zamek był broniony przez bardzo strome zbocze, więc z tej strony, ta strona nie wymagała dodatkowych elementów obronnych w architekturze tego zamku. No, należy dodać, że w momencie dobudowania części pałacowej zamek stracił swoje walory obronne bardziej na rzecz bardziej eleganckich, usługowych funkcji. Na górnym zamku widzimy umiejscowioną wieżę połączoną z tak zwaną kamienicą mieszkalną. Był to najbardziej obronne miejsce na zamku w Rapsztynie i jednocześnie najstarszy element tego zamku. Datujemy go w tym momencie na okres Wacława II Czeskiego, czyli przełom XIII-XIV wieku. Zapraszam razem z Jackiem Sypieniem, znanym historykiem olkuskim, na oprowadzenie po ruinach zamku w Rapsztynie. Dziękuję. Z naszej inicjatywy rozegrano odbył się pierwszy turniej rycerski. Następnie został on przejęty przez Miejski Ośrodek Kultury i kultywuje to, co myśmy kiedyś rozpoczęli. Turniej rycerski będzie odbywał się przez dwa dni. O godzinie 12 dzisiaj będzie uroczyste otwarcie turnieju. Główny punkt dzisiejszej imprezy to jest szturm na zamek o godzinie 18 o 20:30. A w międzyczasie różnego rodzaju
imprezy czysto rycerskie, strzelanie z łuku. Wszyscy zrobimy sława im, no bo bez kruków to by się tutaj nic nie działo. Kruki! Żeby was w końcu poparzyło. Tak, jeszcze będziemy, tu koledzy podpowiadają, którzy będą oprowadzali o każdej parzystej godzinie wycieczki po zamku, ponieważ na co dzień jest ze względów przede wszystkim bezpieczeństwa zamknięty i trwają prace, tak, i będziemy ten zamek pokazywali łącznie z dość dokładnym rysem historycznym, co, gdzie, kiedy i jak na tym zamku się wydarzyło. Mamy okazję prowadzić tutaj już któryś raz z rzędu turniej rycerski w Rapsztynie. Turniej rycerski, jak to turniej rycerski? Są i bitwy, i biegi dam, i rzuty włócznią, i zapasy rycerskie. Między innymi to, co zawsze ściąga ludzi, czyli bitwa. Wczoraj odbyła się taka bitwa. Największym zwycięzcą tej bitwy wczorajszej był bez mała Motłoch, który zdominował całą bitwę i pokazał, że w średniowieczu Nec Hercules kontra Plures zawsze miało przewagę nad uzbrojonym rycerstwem. Dajcie po dwóch najlepszych! Ławą, mości panowie! Zostajemy z nami dwóch najlepszych do pojedynku. W Japonii do czasu najazdu Mongołów to było pojedynki 1-1 właściwie. Generalnie co do zasady. Rozpędza.
Zdecydowane wycofanie się. Zaraz!
Tak się często zdarzyło, że to właśnie takim motłem przeginał cały bitwy na jedną ze stron. My zasady, Hector Pires kontra Pires. Jeszcze dzisiaj można zobaczyć, czy dzisiaj będziemy mieli jeszcze rzuty włócznią. Za naszymi plecami właśnie odbywają się finały walk rycerskich, takich prawdziwych, niereżyserowanych. Ci ludzie udowadniają, kto jest z nich lepszy. A na sam zakończenie, no to co w zasadzie od czego rycerstwo wzięło swoją nazwę, czyli pokazy konne. Rycerz bez konia nie był rycerzem, więc prawdziwy rycerz zawsze jeździł na konno i to będzie można dzisiaj zobaczyć na samo zakończenie turnieju. A w tej chwili odbywają się jeszcze pokazy sokolników, którzy tutaj zjechali, demonstrują bardzo szlachetną sztukę układania ptaków do polowań. Wczoraj mieliśmy również właśnie bieg dam, mieliśmy turniej łuczniczy, mieliśmy również początek turnieju rycerskiego bojowego. No i na sam koniec zakończyliśmy wieczorem ognistym akcentem, czyli pokaz ognia. I tak nasz turniej już tutaj któryś rok z rzędu się rozwija coraz bardziej, co zresztą widać, bo coraz więcej mamy zaproszonych gości, coraz więcej namiotów historycznych rozrasta się w naszej wiosce i dzięki temu, że to wszystko, że ludzie chcą do nas przyjeżdżać, klimat jest naprawdę sympatyczny, turniej z roku na rok staje się lepszy. Bardzo ładnie. Witamy, jesteśmy grupą z Krakowa odtwarzającym okres drugiej połowy XV wieku. Zrobiliśmy to taką ekipę dobrych parę lat temu, około 5-6. No, jesteśmy jednym z najlepszych przyjaciół, jakich można spotkać. Postanowiliśmy się w to bawić. No i pomału odnosimy takie sukcesy. I mamy mistrza. Dzięki. Łukasz! Może jeszcze dodam, że nazywamy się Wolną Kompanią Rodów Małopolskich. Sznurek tu. On się robi. Którzy przeszli do drugiej tury, turnieju uczniów do Polski. Artur. No i strach. No okej. Okay. Żeby się nie opierać na tych barierkach, bo oni tych tylko na pewno nie widzą. Pan z kamerą naprawdę proszony jest o... Gdzie to jest głupie?
ponieważ oni są biedną drużyną, chodzi o drużynę Ulfa Ragnar. Proszę Państwa, to jest tak, drużyna Ulfa trenowała, w zasadzie Ulf trenował przez... Jestem lepszy od ciebie! Już się bałam, że nawet się strzelałam. Miało być bez gryzienia. Miało być bez dźwigni. Mężczyzna skarży się, że jego oręż cierpi, jak się go tak ściska. No, bardziej na płasko. Nawet tego się wyciągnę. No, widzisz, że pchnie szybciutko i... Jest to możliwe, ale tylko mistrzowie najwyższej wody. A jedna z przesady. Losoma, szybko biegaj. Czasami, zające tak robią. Jest! Brawo! Thank you.